Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową mówi David Snopek. Jest rano w deszczową sobotę. No. Na początku bardzo chciałbym podziękować wszystkim za świetną odpowiedź na mój ostatni filmik. Martwiłem się tak dużo o niego. Ten film był zarówno bardzo osobisty i trochę oficjalny, bo mówiłem o jakiejś misji, ale kiedy komentarze zaczęły się pojawiać, westchnąłem z ulgą i fajnie było, ale wiem, że to nie będzie trwać zbyt długo, bo w następnym tygodniu zamierzam nagrać jeszcze parę bardzo osobistych filmików, o których się bardzo martwię. Ale dziękuję bardzo za komentarze i za podzielenie się waszymi historiami i doświadczeniem. Jeszcze nie miałem szansy przeczytać i odpowiedzieć na wszystkie, ale zamierzam to zrobić wkrótce. Poza tym chciałbym zaprosić was na rozmowy po angielsku, jeśli jesteście chętni. Co tydzień niektórzy użytkownicy Bibliobirda spotykają się na TeamSpeak. TeamSpeak jest aplikacją do czatu głosowej z grupą osób. Na Skype'ie możesz rozmawiać z jedną osobą, ale na TeamSpeak grupa osób może mieć rozmowę głosową. Jest link w opisie do harmonogramu spotkań. Zwykle osobiście jestem na spotkaniu przynajmniej godzinę. No, jeśli te spotkanie staną się bardziej popularne, może zaproszę innych native speakerów języka angielskiego na nie, ale zobaczymy. Tylko robimy to od 6 tygodni, zwykle tam jest no może 10 osób i jest całkiem przyjemnie, więc zapraszam was serdecznie. No, to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.